Cześć. Trochę się naszukałem, ale w końcu znalazłem. Na MWC jest też firma Allview. Zobaczmy, co pokazują. Firma Allview nie przywiozła tym razem do Barcelony nowych smartfonów, ale przywiozła coś innego. Ulepszonego asystenta głosowego Avi. I to jest, słuchajcie moi drodzy, ten asystent, który już w tej chwili rozmawia po polsku. Na razie robi to trochę w ograniczonym zakresie, niemniej już to robi i rzeczywiście pewne rzeczy już można tym sprzętem zrobić. To, co widzicie w tej chwili, to jest prototyp huba, który będzie jakby sercem całego systemu Avi. To po prostu pomyślano tak, jako takiego domowego asystenta, który będzie mógł zarządzać naszym inteligentnym domem i urządzeniami w tym domu, chociażby, tak jak tu widzimy na demonstracji, uruchamiać różne sprzęty, gasić, zapalać światło, sterować docelowo ogrzewaniem i tak dalej, czyli będzie takim mózgiem smart home'a. Oczywiście będzie miał wbudowane głośniki stereo, duży ekran, bo to, tak jak mówię, w tej chwili jest prototyp. Wygląd docelowy tego urządzenia będzie inny, no będzie po prostu elegantszy. Tutaj to, co widzimy, to po prostu dali jakąś obudowę bardziej po to, żeby zademonstrować działanie systemu, a nie samo urządzenie, bo premiera tego sprzętu będzie później w tym roku, także jeszcze zostało trochę czasu, ale no, w sumie fajnie, że ktoś zaopiekował się tymi językami, którymi nie chcą zająć się lub nie mogą zająć się duże firmy. Bo tu mamy sporo nietypowych języków. Poza polskim mamy na przykład czeski, słowacki, bułgarski, serbski, grecki czy właśnie rumuński, no bo firma Allview pochodzi z Rumunii. Trochę szkoda, że nie ma nowych smartfonów, ale cóż, mamy tu reprezentantów aktualnej oferty. Telefon Soul Vision z projektorem, który jakiś czas temu recenzowała na łamach naszego serwisu Jola. Mamy też Vipera oczywiście i mamy Soula, czyli przedstawiciela linii smartfonów z ekranami 18:9. Ale tak jak powiedziałem, są to urządzenia doskonale nam już znane, a na nowe musimy poczekać do drugiego lub trzeciego kwartału tego roku. Wtedy Allview na powrót zacznie prezentować nowe smartfony. A na razie firma koncentruje się na rozwoju i ulepszeniu swojego asystenta Avi. I to już na tyle ze stoiska Allview, a my pędzimy dalej.